Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Tieru i mamy pas asteroidów, czyli epokę kolejną po całym Marsie. Myśleliśmy, że do tej epoki, jak wchodzi zawsze nowa epoka, najczęściej mieliśmy do czynienia z dwoma nowymi perłami architektury. Oczywiście każdego powinno to interesować ze względów takich, że perły architektury w tej grze możemy stawiać w dowolnej epoce, nie musimy do niej dochodzić, aby ją postawić. Czyli w żelazie możecie mieć tak naprawdę wszystkie perły architektury, nie jesteście w żaden sposób zablokowani. Co nam przyniesie nowa epoka? Z takich ważnych rzeczy nie chcę o podstawę rzeczach gadać, takie jak ulice, jakieś dekoracje, coś takiego. Your own asteroid colony to manage, czyli będziemy mieli kolejną kolonię, którą będziemy rozwijać, podobnie jak w Marsie. Niestety, szczegółów nie podam, ponieważ nie ma żadnego youtubera, ani ja nie jestem w Marsie, żeby dokładnie od środka to zobaczyć. Już wkrótce, mam nadzieję, że dojdę do tej epoki i będziemy mogli poznać Marsa, a potem epokę właśnie tą, bo ja już skupiłem się na tym, żeby jednak przejść przez te epoki. Perły moje są rozwinięte dosyć. 7 nowych rozszerzeń terenu. Wydaje się dość sporo, ale jeżeli chodzi o rozszerzenie dostępne dla wszystkich w dowolnej epoce, czyli Victory, czyli zwycięskie rozszerzenie za medale, jest tylko jedno. Szkoda trochę. Cóż, szykujcie medale. Podejrzewam, że ostatnie rozszerzenie może kosztować 2-3, maksymalnie, jeżeli tak ustawiam, do 4 milionów. Wątpię, żeby to były 4 miliony medali, ale no, szykujcie już medale, oczywiście wbijając arką, robiąc wrzutki, najlepiej w gildii. Zazwyczaj mamy 5 surowców, tutaj będzie 6 surowców, syntezatory będzie się również produkować. No i przejdźmy do najważniejszego, czyli jeden New Grid Boiling, czyli nowa perła architektury, ale zanim jeszcze przejdziemy do bonusów tej perły, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ratusz i jak wygląda statek, którym zapewne się przenosimy do nowej kolonii. Jest też zapewne surowiec i życie, które zwiększa produkcję surowca. Zostawmy to w spokoju, skoro nie jesteśmy w tej epoce i większość naszych widzów również jeszcze w niej nie będzie. Przechodzimy do nowej perły architektury. Jak widzicie, perła jest pokaźna. Jest to naprawdę statek, który będzie się rzucał w waszych miastach w oczy. I w tym pasie jest asteroid wcześniej nazywanej epoką Ceres. Mamy przetłumaczoną perłę przez Google Translatora na nosiciel kosmiczny. Zobaczymy dokładnie, jak będzie się nazywać ta perła, ale nie nazwa nas interesuje, a jej bonusy. Sam rozmiar jej wynosi 7x4, gdzie arka jest większa, bo ma 7x5 rozmiarów. Ale przechodząc do premii produkcyjnej, czyli tych tutaj tłumaczonych przez Google bonusów, widzimy dwa bonusy. Zacznijmy od premii produkcyjnej. Produkować będzie ta perła towary specjalne. Jak usłyszałem to, to naprawdę ucieszyłem się bardzo. Ale nie każdy się z tego ucieszy. I to jest po części według mnie niesprawiedliwe, według innych właśnie sprawiedliwe. Chodzi tutaj o produkcję surowców specjalnych, takich jak promet czy orichalcium, które możemy produkować bądź zdobywać, produkować od epoki arktycznej, mowa o promecie, od epoki oceanicznej orichalcium, za pomocą wysyłania załogi naszym statkiem, który też jest pod miastem w tej epoce. Jeżeli nie jesteście w epoce arktycznej i wyżej, to niestety, ale ten nosiciel kosmiczny, ta nowa perła architektury nie będzie wam produkowała tego surowca. Czyli będąc kilka lat w samym żelazie na przykład, nie przeskoczycie nagle w jeden dzień wszystkich epok i nie dojdziecie do pasu asteroidów, bo będziecie mieli zapas i zwykłych surowców, i surowców specjalnych. Jeżeli będziecie w epoce żelaza i wyższej, ale nie wyższej niż epoka przyszłości, to ta perła będzie produkować wam medale. Słabo, tak, ponieważ medale, jeżeli chcemy pozyskać w dużej ilości, mamy arkę poziom 80 i tak medale się zdobywa, tak? Więc to nas mało interesuje. Jeżeli nawet ktoś chciałby dużo medali zdobyć w tej perle, na przykład w niskiej epoce, nie budując najpierw arki,
To jak tutaj dobrze widzę, ta perła tych medali dużo nie będzie też nam dawała. Ale przejdźmy do najważniejszego, tak? Jeżeli będziecie już w tej arktycznej przyszłości, ta perła będzie produkować surowce specjalne. Właśnie takie jak promet i orichalcium, to już wiemy. No i to mnie bardzo zadowala, bo jednak szybciej będę mógł przebrnąć przez te epoki, niż dotychczas to wyglądało. No i można powiedzieć, że tych surowców nie będzie dużo. Poziomy pierwsze 10 surowców, poziom 55, 67 surowców. Nawet na poziomie 55 to jest tak nadal mała liczba, że to nawet nie jest dobowy zbiór ze statku, bo dobowy zbiór ze statku zazwyczaj wynosi te 68 w górę. No może czasem jest i poniżej 65, bo to jest też zależne od tego, jaką załogę w danym momencie będziemy mogli wysłać, ale mówimy o bardzo wysokim poziomie tej perły. Można się zrazić, że tych surowców nie ma dużo, ale jednak nie ma też na co narzekać, tak? Tym bardziej, że jak będziemy robić tą perłę, to będziemy sobie często robić podwójne zbiory, jeżeli ktoś ma duży zapas paczek, więc tych surowców naprawdę sporo się nazbiera. Ja jestem z tego zadowolony, nie mogę się doczekać, aż ta perła wejdzie do gry. Pierwszy dzień, livestream i ogarniamy wszystkie plany, tak jak kiedyś w zamku Himeji, a na pewno będzie się działo na czacie globalnym, ludzie będą handlować raz, dwa takimi planami. I będziemy wbijać po prostu więcej perł niż zwykle w te perły, aby pozyskać szybko na nie plany. Ale to jest korzyść, wiecie, jeżeli zbudujecie pierwszego dnia tą perłę, ponieważ ludzie chcą pozyskać plany, więc na przykład zamiast 100 PR będą potrafili wrzucić 300, 400 i więcej tych punktów rozwoju, byle zdobyć no po prostu ten głupi plan, tak? Dobra, ale was już to nie interesuje, bo większość widzi tutaj tylko medale, a nie surowce specjalne. To jest klon zamku Himeji. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Dlaczego dobrze? Ponieważ nadal mamy te same bonusy, takie jak 200 punktów rozwoju do trafienia, więc od razu ta szansa wam się podwaja. I nie tylko ZH będzie dawać na przykład 200 PR, ale jeszcze ta perła będzie również miała takie możliwości. I jak widzę na szansach procentowych, no to jest praktycznie to samo, co w zamku Himeji. Oczekujmy, że każdy, kto będzie miał tą perłę i zamek Himeji na poziomie co najmniej dziesiątych, to na pewno będzie zadowolony z tego, że jednak raz w tygodniu tych PR-ów sporo nazbiera. Nie będę mówił, że raz w tygodniu 200 poleci, bo można powiedzieć tak, jeżeli ktoś będzie miał na 58 poziomie dwie te perły, to okej. Chociaż to i tak nie jest pewne, bo to jest cały czas 5%. No, 5 tu i 5 tu. Możemy się cieszyć, tak, z tego. Z drugiej strony nie, bo sklonowali tą perłę. Chciałbym tutaj, żeby były inne nagrody, żeby gra nie była cały czas powtarzalna, bo to jest powtarzalność. Nowość, surowce specjalne jak najbardziej, losowe nagrody, nadal te same co w zamku Himeji, więc ja czekam też na wasze komentarze, czy złe kroki podejmują, czy na przykład według was popsuje to balans. Mi się podoba to, tak, gra wymaga coraz więcej czasu od nas, ale coraz bardziej nas nagradza i są większe możliwości pozyskania tych nawet punktów rozwoju, czy towarów. Okej, bonusy mamy wyjaśnione. Tak też mówię, w pierwszy dzień pozyskać plany, postawić najlepiej w pierwszy dzień, to nie będzie też prosta sprawa, ponieważ jednak zobaczcie, że to trochę kosztuje. 750 sztuk każdego rodzaju surowca i to jest surowiec z epoki, no wiadomo, tego pasu asteroid, więc to może być trudna sprawa dla tych, którzy są w najwyższych epok. Mam nadzieję, że nie będzie trudna i od handlarzy, którzy czekają tylko na nowe epoki, będzie można to kupić. Ja na to liczę. Jeżeli chodzi o cenę surowców na start, no może być ona różna, tak? Zależy, jak się ukształtuje. Jako że tych surowców tutaj jest trochę sporo, może ona wynosić, myślę, nawet do 800 punktów rozwoju, ale zobaczymy. Nie chcę spekulować, bo zaraz ktoś mi powie, że skąd ja w ogóle wziąłem sobie te kwoty. Może być to dla niektórych nielogiczne. No i udało mi się też dojść na spoilerach do takiego info, że te nagrody na becie obecnie są tymczasowe. Więc to może ulec zmianie i może to nie wyglądać jak ZH. Na razie wygląda to jak ZH, więc jest okej, nie powinniśmy narzekać. Zobaczymy dokładnie. Jako że to jest perła z wyższej epoki, to głupio by było ze strony InnoGames, że oni by te nagrody dali jakieś gorsze i na przykład dużo wojsk, a mało punktów rozwoju. Chociaż poza Alcatraz nie ma żadnego budynku, który dawałby wojska.
mogliby też pójść w tym kierunku, jako że tych wojsk brakuje nawet na wysokich poziomach Alcatraz, jeżeli ktoś jest aktywny w GPC, jest faktywny, jest w wysokiej epoce i nie ma mocno rozwiniętego bonusu do ataku. No i też krążą już plotki na temat piątego etapu wyprawy gildyjnej. Ja nie mogę się tego doczekać i chciałbym, tak jak mi kiedyś ktoś powiedział, że czwarty etap jest tylko dla nielicznych graczy, co się okazało, czwarty etap jest dla każdego, bo jeżeli ktoś walką nie da rady, to sobie bez problemu przenegocjuje. Liczę, że ten piąty etap się pojawi, że będzie taki, że będziemy go robić raczej na serwerze głównym, bo na pobocznych będziemy mogli tylko pomarzyć i niecały, i aby były tam naprawdę świetne nagrody. Co tutaj już wygrzebano z plików gry? Rzuca się na pewno to, czyli ulepszenie tarasów rolnych. Tak jak właśnie mówiłem, lubię trzymać to w ekwipunku, lubię mieć na zapas i nie zastępywać tego, bo wiem, że gra się zmienia, aktualizacje wychodzą i tarasy wiecznie nie będą na tym pierwszym poziomie. Tak jak i świątynia się zmienia, tak jak też wkrótce będziemy mogli ulepszyć nasze tarasy rolne. Będzie ulepszenie również świątyń młodości, więc na pobocznych serwerach może będzie większa szansa na diamenty albo więcej tych diamentów. No i wszystkie inne elementy z wyprawy gildyjnej, takie jak elementy dekoracyjne na przykład, czy wieże sygnałowe. No i tym oto smaczkiem kończę ten odcinek. Jeżeli film się podobał, podnieś łapkę w górę, również subskrybuj kanał i zapraszam Cię na serwis Twitch, link jest w opisie, na codzienne streamy na żywo z gry. Razem budujemy wielką społeczność, macie też link do Discorda, więc zapraszam, fajnie tak razem podyskutować. Do zobaczenia, mówił Tieru, cześć.